miesiąc lutym zarząd spotkał się na czterech ustawowych spotkaniach. W tymże czasie przewodniczący Sławomir Góra brał udział w wielu spotkaniach. Między innymi z panią prezydent w sprawie przekształcenia zespołu szkół nr 16 i nielikwidowania szkoły 104. Były to różne spotkania. W kilku spotkaniach, które dotyczyły monitoringu na terenie naszej dzielnicy, z panią dyrektor Niedziałkowską z IKIT-u, tutaj to była rozważana sprawa zadań na rok 2013, z Wydziałem Inwestycji dotyczyło spotkanie wdrożenia postępowania przetargowego na ulicy Samorządowej, z ZEO, z dyrektorem Czarnym, realizacja zadań w dziale oświaty, z inspektorem ZEO, realizacja zadań remontowych i z panem Adamem Nenko dotyczyło to spotkanie wykonania oświetlenia na terenie naszej dzielnicy. Zastępca przewodniczącego dzielnicy, pan Malara, brał udział w gimnazjum sióstr salezjanek w uroczystym zakończeniu rozgrywek siatkówki w szkołach katolickich oraz właśnie nowej festiwalu kultury szkolnej, który organizuje trzecie liceum ekonomiczne. Pan Grzyb pracował nad kolumną dzielnicy oraz nad artykułami, które się ukazały w Kropce. Pan Góry przygotował, jak zawsze, prezentację. W tym czasie zostały wysłane następujące pisma. Domowcu Komisariatu Policji i Straży Miejskiej o opinię w sprawie ponownego najmu. I tutaj było tych pism kilka. Ten ponowny najem to osiedle i Kościuszkowskie, i Kalinowe, dwukrotnie Kazimierzowskie i osiedle Jagiellońskie. Do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 104 przysłaliśmy kopię uchwały, którą podjęliśmy w sprawie nielikwidowania tejże szkoły. Do radnego Andrzeja Buczkowskiego została wysłana informacja w sprawie miejsc postojowych na ulicy Szajnowicza oraz dokumentacji miejsc postojowych przy osiedlu Jagiellońskim 3. Do ZIKIT-u była to prośba o sformułowanie opinii w sprawie miejsc parkingowych na ulicy Szajnowicza naprzeciwko Biedronki. Do Instytutu Myśli Obywatelskiej przesłaliśmy dane, które dotyczyły miesięcznych kosztów utrzymania naszej dzielnicy w poszczególnych miesiącach. Do ZIKIT. Tutaj skierowaliśmy prośbę o kosztorys robót przy basenie na Wandzie oraz informację, że na tej sesji zostanie podjęta uchwała w sprawie ulicy Samorządowej. Do dyrektora Czarnego ZEO wysłano prośbę o ponowną wycenę sprzętu, jaki znajduje się w byłym budynku gimnazjum 41. Do Straży Miejskiej, Policji oraz parafii błogosławionego Alberta te pisma dotyczyły kwestii zabezpieczenia przejścia drogi krzyżowej. Do Fundacji Kognosko tutaj prosiliśmy o informację w sprawie pomocy prawnej dla mieszkańców naszej dzielnicy. Do pana Franciszka Nowaka, prezesa Przyjaciół Grębałowa, poszła informacja niestety z odmową przeznaczenia środków na publikację czasu zatrzymanego. Do Policji Wydziału Ruchu Drogowego skierowana została prośba o egzekwowanie stosowania znaków przy ulicy Andegaweńskiej. Do Urzędu Miasta Krakowa, do Kancelarii Dzielnic przesłaliśmy pismo w sprawie rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy projektu nowej ordynacji wyborczej, która to sprawa będzie miała miejsce na dzisiejszej sesji. Dziękuję. Pan Stanisław, który przygotował prezentację. Proszę Państwa, prezentacja dzisiaj jest bardzo skromna.